nam, proszę Państwa, Marszałka Andrzej Pasta. Marszałkowska. No gdzie jesteśmy? Pasta. Warszawa to jest Pasta. To jest najstarszy budynek warszawski i najwyższy swego czasu. Pasta. Pasta. Państwo zobaczą. Pasta. No tutaj wracam z próżnej 7 na 9. Mówię do takiej babki, że klimat żydowski, a ona mówi, a dokładnie, pochwaliła mnie, że dokładnie żydowski klimat. Ja mówię, pomimo, że ta Cinderella to jeszcze do sierpnia, to jeszcze tyle czekać, prawda? Bo w lipcu to Świadkowie Jehowy święci. Stadion Legii nad Wisłą Warszawy. Warszawa jest żydowska i przy austriackim forum kultury kobieta przytaknęła mi i powiedziała mi, dokładnie, ja wiem, że takie żydowskie klimaty, jakby coś z czymś ktoś wychodził, wrażenie takiej głowy, jakby takiej coś oferującej i nic, i nic, i nic. A ona mówi dokładnie. Także chmurka na niebie, plac bankowy. Warszawa. Ciut zieleni. Ale zapraszamy na Podlasie, to prawosławni są bardzo, bardzo szczodrzy prawosławni. A tutaj wiecie Państwo, bajka. Dwa bieguny. Warszawa, dziki koń. Dwie łozy. Dwie płozy. Proszę Państwa, dwa strumienie. Ulica Marszałkowska. Warszawa. Warszawa pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. No, ja nie wiem, co to będzie, jak oni zamkną te supermarkety francuskie, zamkną te supermarkety wszelkie. Proszę Państwa, nie wiem, co to będzie, bo ludzie taniej nigdzie nie kupią. Ludzie tu w Warszawie są biedni. Biegną, jadą tramwajem, a to autobusem, gdzie się da, żeby kupić coś taniej, dużo i tanio, a tu nie ma. Jak zamkną te sklepy, supermarkety, co to będzie? Punkt błyszczy, punkt świeci.